Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagramy w Syberia 3. A teraz przed nami kolejna zagadka. I z tego co mi wiadomo, trzeba ustawić promienie. Skupić 3 promienie w lewym punkcie. Madama Jawaska, proszę sprawdzić, gdzie teraz jesteśmy? Okej. I tak to będzie wyglądało. Może zaczniemy od... Może zaczniemy od niebieskiego, tak? Niebieski. Aha, mogę tym tak ruszać? O-o! Zaczniemy tutaj. Nie mogę tutaj uderzyć w tego, dlaczego nie? A tu jeszcze coś jest. Ten co tu? Jeszcze raz. Aha, ja mogę. Mogę górę do góry? Nie, nie mogę do góry. Dlaczego? Trzeba to teraz jakoś z głową ułożyć. To może zaczniemy od zielonego? Tak. Jak to wygląda? Tym obrócimy. Aha, teraz możemy w taki sposób to zrobić. Dobra. Tu nam się odbija. Teraz tu leci. Tym obrócimy. Ty możemy obrócić już tutaj, tak? Dobrze. I tym możemy obrócić w to miejsce. Wygląda dobrze, dzięki. Dobrze, to czyli mamy zielony zrobiony. Jak mamy zielony zrobiony, to może będziemy mogli wrócić do tego niebieskiego. Ale co mi z tym niebieskim, jak tym muszę ruszyć chyba, tak? Wow, ale się teraz tego narobiło. Gdzie mogę uderzyć? Bo inaczej tym... Ja cię kręcę, ale tego tu jest. Okej, tu jest ten duży. W taki sposób. No to pozostaje mi... Tak. W tą stronę. W lewo, w lewo. Dobrze. Tu pójdzie. Tym muszę obrócić. Ty muszę obrócić w którą stronę? Ty mu chyba już mogę trafiać do celu, tak? Nie mogę. Mogę. Coś takiego.
ten leci tutaj. Ten sobie... Żebym się w tym nie pogubił. Kurza stopa, no. Dobra, spróbujmy teraz ten czerwony. Czerwony, musimy... Zostaje nam czerwony w prawo. Tak. W prawo, czyli idziesz tu. Tu. Tutaj. Tutaj. Czyli ciebie muszę obrócić już... W to uderz. Tam! Dziękuję! No i dobra. Wszystko już? Czy... A, jeszcze mi został... Jeszcze mi zostało niebieskie. Zobaczmy, jak to prowadzi. Tu jest niebieskie, pyk. Tutaj. 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 I tu. Lecisz do góry i do celu. Potem lecisz... W dół i do celu. Aha, ja mogę tym jeszcze ruszać. I tu mi zostaje jeden. Dziękuję. Super. Czyli udało się. Nawet nie przypuszczałem, że tak szybko to pójdzie. Tu będzie to świątynia pewnie. Panna Kate Walker, dać radę! Iść razem z nami do świątyni! Dołącz do Yukoli, no to szybciutko. Ach, nie, ten guzik jeszcze sobie nacisnąłem. Kurczę, wypuścili patcha pod koniec gry, no. Jak już świątynia, to pewnie będzie koniec, tak? Naszej przygody. Chyba, że jeszcze coś wymyślą po drodze. Szybciutko, szybciutko. Zobaczmy, jak to się prezentuje teraz. Odblokowane osiągnięcie. Duchy, gdzie jesteście? Te ładowania są strasznie długie. Mimo, że gra znajduje się na dysku SSD. Thank you.
Kate! Kate! Kim pani jest? Moja biedna Kate! Nie poznajesz już prawdziwej rodziny. Musisz szybko wrócić do domu. Musisz posłuchać swojej matki. Otóż przyznaję. Niełatwo nam zrozumieć, dlaczego tak wybitna, obiecująca prawniczka wkroczyła na drogę przestępstwa. Odwołaliśmy się do sądu, panno Walker. My tej sprawy z pewnością tak nie zostawimy. Musisz zrozumieć, Kate. Nie mogłem czekać wiecznie. Naprawdę nas zawiodłaś, Kate. Byłam twoją przyjaciółką. Powierniczką. Czyli jednak wszyscy mieli rację. Odeszłaś, Kate. Na zawsze. Jesteś martwa, Kate. Kate Walker? Wszystko w porządku? Ja... tak. Potrzebuję trochę powietrza. Wyjdźmy na zewnątrz. Na pewno, okej? Nie chcę cię urazić, ale przez chwilę wydawałaś się być w innym świecie. Duchy? To tylko duchy. Tak, nie mam już sił. A teraz spróbuję przespać się choć przez parę godzin. Poczekam tu na ciebie. A teraz dobranoc, Kate Walker. Dobranoc, Oskarze. Bajirtla! Big! Bulbul! Olilanda! Co się tutaj dzieje? Dołącz do Korka. Cóż to za nowe miejsce? Gdzie jest Kork? Straszne, co stało się ze Święty Most! Co się z nim stało? Mówcie mi, co się stało z tym... z tym mostem? O. O, coś zacięło. Niekorzystnie. Ojej, ojej. Dobra, gdzie jest ten kark? Gdzie go powiało znowu? Panna Kate widzieć? Święte stepy być przed nami. Obudzić szamanka. Ona odpoczywać ze strusie. No nie do wiary. Olilenda! Gdzie jest? Za rzeką. Plemię być bezpieczne. Pani szamanka jest tam. Odpoczywa po rytuale, a ja dbam, by niczego jej nie brakło. Dobra, no to wchodzimy. Panna Kate Walker. A ja łaska potrzebować odpocząć. Duchy ją bardzo ululać. Wstawaj. Panna Kate Walker musi wrócić, jeśli chce pomoc. Panna Kate Walker.
A ja łaska potrzebować odpocząć. Duchy ją bardzo ululać. Co jest? Nie mogę nic zrobić? No to schodzimy stąd. Wychodzimy, szukamy tego Kirka. Kirka zaś w ciele. Nareszcie, panna Kate, nareszcie! Gdzie on się podział? Oskar, pomóż mi. Pani szamanka jest tam. Odpoczywa po rytuale, a ja dbam, by niczego jej nie brakło. Tu go nie ma, tu go nie ma. Obudzić szamanka! Ona odpoczywać ze strusie. Nie mogę. Dołącz do Kirka. Może tutaj gdzieś poszedł. Tu są drzwi jakieś. Ale drzwi zamknięte. No to klops. Może pobiegniemy tędy. Gdzie tego Kirka wcięło? A jest tam. Widzę go teraz. Czyli muszę do góry wejść. I tu pójdziesz, Kate. W lewo, w lewo. W porządku? Czy nie powinniśmy jak najszybciej przejść przez most, żeby być bezpieczni? Nasz święty most się zawalił. Nowy most wygląda nieźle. Przejdźmy tędy. Święty most jest zaraz obok. Tyle, że budka celników. Rozumiesz, przepisy, papiery, policja, to nie dla nas. Ja przepraszam, ale dlaczego karawana nie może tędy przejść? Wciąż trzeba zgody strażnika, a patrząc na stan mostu, mam bardzo złe przeczucia. Kim on jest? Opiekunem świętych ziem, wielkim mędrcem. Nie ima się go czas. Ponoć widział niezliczone migracje. Mieszka w jurcie, tam, po drugiej stronie rzeki. To właśnie on potwierdza, że błogosławieństwo duchów otrzymane w czasie świętej ceremonii rzeczywiście nam towarzyszy. Ani jeden Yukol nie przejdzie na drugi brzeg rzeki bez jego zgody. A co, jeśli chodzi o nie Yukoli? Ich się to nie tyczy. A dlaczego pytasz? Przejdę na drugą stronę mostu i sama zobaczę, co się dzieje ze strażnikiem. Święte ziemie. Czy jesteś pewien, że ścigający nas ludzie nie będą mogli nas złapać po drugiej stronie rzeki? To pewne. Może i są szaleni, ale nie na tyle, by naruszać granice i wywoływać skandal na międzynarodową skalę. Wyglądasz na zmartwioną. Co się stało? Nic, tylko myślę o drodze powrotnej, Kirk. O przyszłości. Jak wrócicie ze stadem do domu, skoro Olga będzie czekać tam na was z żołnierzami? Na wszystkie rzeczy jest czas. Teraz jest odpowiednia pora, aby spotkać strażnika. Czy wiesz coś może o tym nowym moście? Najstarsi mówią, że nie było go za poprzedniej migracji. Ostatnio wszystko się bardzo pozmieniało. Cała ta okolica, a nasze obyczaje trudno przyłożyć do nowej rzeczywistości. Myślisz, że dostaniemy pozwolenie, by przejść nową drogą? Trochę handlowaliśmy podczas naszej wędrówki. Być może wystarczyłoby nam pieniędzy, żeby przekupić celników na moście. Na czym polega błogosławieństwo strażnika? Pozwala przejść tym, których uzna za godnych. Sprawdza również, czy przestrzegaliśmy tradycji, a także zasad. Okej. Sprawdzę, jak można przejść. Do zobaczenia. Dzięki za wszystko, Kate Walker.
Odszukaj strażnika po drugiej stronie. Dobrze. Co to są za rury tutaj? Kominy czy co? Nie będę zobaczyć. Tutaj chodź. Kate. I zobacz, co to jest. No dobra, tym się kręci. To już wiadomo. Tutaj. No nic tu nie ma. Mamy drzewko. A to co to jest? Zaraz zobaczymy. Odrobina czerwonej żywicy. Tutaj co trzeba włożyć? Mamy tak. Mamy polano. Okrągły kawałek niebieskiej żywicy. Odrobina czerwonej żywicy. Może tu trzeba... Coś się nie zgadza. Może tu trzeba drzewo położyć. Jest drzewo. Nic. To nie działa. Może to trzeba... Bez szans. Rozpalić może to trzeba. Spróbujmy czegoś innego. Nie, jeszcze raz. Otwórz. Lejek. Lejek. I kolejny lejek. Dobra, to sobie zamknij. To nic, pewnie to trzeba rozpalić. Tutaj co jest? Odrobina żywicy. Tu jest odrobina znowu niebieskiej żywicy. Może tu trzeba coś włożyć. Użyj? Nie pasuje. Jakby inaczej. Jeszcze jest czerwona. O, czerwona pasuje. Żółta pasuje. Nie. To tak nie może być chyba. Spoko. Tu trzeba coś włożyć. Dobra, to zamkniemy. Z tym sobie puścimy na razie. Zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj jest to samo. Zamknij. Bierzemy to. Okej, i tu jeszcze jedno, ostatnie. Też tu nic nie ma. Dobra, zamknijmy to. Tu są szuflady. Kurczę, ile tego jest. Do zrobienia. Nic nie ma. Nic nie ma. Nic nie ma, dobra. Tu też coś trzeba położyć? Kurczę, kurczę. Do czego są te lejki potrzebne? Bez szans. Lejek, lejek, lejek. Tutaj jest żywica. Żywica. Musimy się dowiedzieć, do czego to służy. Tu jeszcze coś jest. Przemokły od leżenia na zewnątrz. To idziemy stąd.
Idziemy teraz pochodzić trochę po tym budynku, zobaczyć, co tu jest ciekawego w tym pomieszczeniu. Tutaj chyba już nic nie było. Są tu drzwi. Jest strażnik. Jeśli chce pani rozmawiać, proszę podejść bliżej, tak będzie łatwiej. Drzwi zamknięte są. Człowieku. Nie mogę pani przepuścić. Proszę podejść do budki. Jakiej kurczę budki? To była gdzieś budka? Tu są drzwi zamknięte. A tu jest budka. Mów do mnie, człowieku. Witam. Och. Witaj, panienko. Tak. O co chodzi? Towarzysze plemieniu Yukoli w ich świętej wędrówce. Co mniej więcej 20 lat przechodzą przez tę rzekę dokładnie w tym miejscu. Ale most się zerwał. Niestety nie mogą korzystać z nowych budowli bez pozwolenia ich, powiedzmy, naczelnik ta urzędu do spraw duchowości. A on mieszka po drugiej stronie. Koniecznie muszę przejść przez most, żeby z nim porozmawiać. Pozwoli mi pan przejść? Proszę? No cóż. Słyszałem niedawno o tych nomadach, ale w sumie jeszcze ich nie widziałem. Pracuję dopiero od kilku miesięcy, a... Cóż, chyba musi mi pani okazać właściwe dokumenty i... Tak, no właśnie. Nie mam dokumentów. Jakie dokumenty? Jakie dokumenty muszę okazać? No cóż, te co zawsze. Nic niezwykłego, jak sądzę. O ile wiem, wystarczy paszport, zielona karta, wiza, zgoda na opuszczenie kraju, książeczka szczepień i takie tam. Kwestionariusz wypełniony ręcznie w dwóch kopiach. W języku kraju docelowego, a druga oczywiście w języku kraju pochodzenia. To co zwykle. Przysięgam, Yukole nie ruszą się z miejsca, dopóki nie wrócę. Może być pan zatem pewien, że będę z powrotem najszybciej, jak się da. Czy możemy już przestać tracić czas na te skomplikowane procedury? A kiedy już pani wróci, to co wtedy? Yukole mają świadomość, że nie posiadają odpowiednich dokumentów, więc z całą pewnością będą gotowi sowicie zapłacić za pomoc. To wynagrodzi panu wszelkie nieprzyjemności. Ale o czym panienka mówi? Tak. Dużo pieniędzy, jeśli zgodzi się pan przymknąć oko i pozwoli im przejść przez most. Cóż, zobaczymy, co powie na to mój szef, gdy zadzwonię. Mamy tu pewne zasady. Zasada numer jeden. Mów wszystko przełożonemu. I zasada numer dwa. W razie wątpliwości zawsze stosuj zasadę numer jeden. Chodzi o to, żeby pan nikomu nie pisnął ani słowa. Będzie pan miał pieniądze dla siebie, co? W porządku? A, teraz rozumiem. Tyle, że nie wiem, czy można mi tak zrobić. Nie może pan nikomu o tym mówić. Proszę to przemyśleć. Z taką ilością pieniędzy będzie pan mógł zajmować się czym pan chce. A tak, dobrze, tak, cóż, dobrze, w porządku. Będzie musiała pani tylko włączyć ten młyn wodny tam na rzece. Bez tego nie da się przejść, a ja nie zejdę z posterunku. Zwłaszcza przy tak licznej grupie podróżnych. Nie mogę się stąd ruszyć. Proszę to dla mnie zrobić. Poczekam tutaj. Problem jest w tym, że... Nikt wcześniej nie przechodził tędy przez granicę. Pan chyba sam nie wie, co robić. No, racja. Ach, moment, za chwilę wrócę. Uruchom silniki.
Ale może sobie silniki będziemy uruchamiać w następnej części. Także ja już dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górze. I zapraszam na następny odcinek. Bye.